Hej, witajcie kochani! Bardzo mi się podoba ten piękny i kolorowy kącik wielkanocny. Ten fort jest niesamowity, prawda? Po prostu idealne miejsce do zabawy z przyjaciółmi i świętowania Wielkanocy. Ale myślę, że możemy sprawić, by było tu jeszcze przyjemniej. Dodamy jeszcze więcej kolorów i kilka wielkanocnych rękodzieł inspirowanych 5-minutowymi sztuczkami. A teraz czas na zabawę! To była świetna zabawa! Prawda, brzoskwinko? Zaczynajmy! Mini moc! Do tego świetnego i bardzo łatwego rękodzieła będziemy potrzebować gąbki zanurzonej w farbie. O tak! Wystarczy przycisnąć ją do tekturowej ściany i otrzymacie kolorową cegłę do waszego fortu. Ojejku! Ale pięknie wyszło! Możecie pomalować fort na swoje ulubione kolory. Mój wygląda jak piękna tęcza. A może raczej jak kolorowe pisanki? Lila, Shiny i ja kochamy nasze zwierzaki. Postanowiłyśmy więc urządzić im najfajniejszą imprezę wielkanocną pod słońcem. Mamy wręcz doskonałe miejsce i ich ulubiony dmuchany domek. Musimy zrobić tylko kilka fantastycznych dekoracji. Na początek mała wielkanocna girlanda. Będziemy potrzebować ołówka, drucików kreatywnych, nietoksycznego kleju i girlandy ze światełkami. Możecie zrobić tyle marchewek, ile chcecie. Im więcej, tym smaczniej. O, jaka słodka! Uwielbiam ją! Ta girlanda jest absolutnie magiczna i taka wielkanocna! I wygląda na to, że nasi goście już tu są. Chodźmy ich przywitać. Brzoskwinko, Maxi, Przemiana! Cześć wszystkim! Tak się cieszę, że tu jesteście! I widzę, że nasi przyjaciele już świetnie się bawią. Kochani, właśnie wpadłam na kolejny ciekawy pomysł na małe rękodzieło. Chcecie mi pomóc? Świetnie! Do tego pomysłu potrzebujemy ozdobionej skorupki jajka. Moja jest oczywiście pokryta brokatem. Teraz włóżcie do środka trochę waty i wrzućcie kilka ziarenek soczewicy. Dodajcie jeszcze trochę waty, a potem podlejcie roślinkę i poczekajcie, aż urośnie. Czyż natura nie jest magiczna? Teraz to miejsce wygląda przyjemnie i pięknie. Podoba wam się, kochani? Tak myślałam. Dobrze mieć to wszystko na wypadek, gdyby nasi czworonożni przyjaciele potrzebowali odrobiny relaksu po świętowaniu. Mam pomysł! Na każdej uroczystości lub imprezie musi być ciasto, prawda? Może zrobimy je teraz? Co wy na to? Będzie świetna zabawa! Potrzebujemy plasteliny i specjalnych narzędzi. Szablonu ze zwierzęcą łapką i oczywiście nietoksycznego brokatu. Zdejmijcie szablon i ostrożnie wytnijcie z plasteliny kształt serca. Pamiętajcie, to ciasto służy wyłącznie do zabawy. Nie możecie go zjeść ani wy, ani wasi czworonożni przyjaciele. Też uwielbiacie ten moment, gdy możecie podarować swoim pupilom coś wyjątkowego? Wiem, że tak! Bardzo się cieszę, że spędziliście dzisiaj z nami ten wyjątkowy wielkanocny czas w fantastycznym stylu! Na moim kanale znajdziecie jeszcze więcej pomysłów na rękodzieła, a także niesamowite przygody z Lilą, Shiny i naszymi czworonogami. Powodzenia i pamiętajcie, że mini świat to wielka moc! Pa! Treasure seeking, trying to find your eyes.